Dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku, w którym bezsensownie ustawiam kamerę i nie będziecie nic widzieć. Dzisiaj zajmiemy się dżownicami, hodowlą dżownic. Przybyły one do nas chyba 2 czy 3 dni temu. Takim przerabianiem bioodpadów jaram się już od dłuższego czasu, ładnych kilka lat. Tylko nie za bardzo miałem gdzie i jak je po prostu trzymać. A że teraz dorobiłem się tego centrum sterowania światem, czyli kotłowni, to uznałem, że będę sobie mieszkać tutaj, w jakimś tam ciemnym zakątku. I będziemy ich używać do produkcji herbatki kompostowej. Nie będziemy używać bezpośrednio tego, co tutaj będzie się znajdowało na dnie tego pudełka. Nawet w najniższej warstwie chcę ułożyć po prostu trochę wiórek kokosowych kartonów, że jeżeli zbyt dużo płynu się tam nazbiera, to one się nie utopią w nim, bo wiem, że jest to problem. Obejrzałem milion filmów o tym wcześniej. Tak zrobię to źle, ale obejrzałem. I po prostu będziemy robić to tak, że tam co jakiś czas będziemy brali trochę tej materii takiej przerobionej, po prostu w garść, zawijali to w pieluchę tetrową i to się będzie moczyło w wiadrze z pompą napowietrzającą przez jakieś tam 8 do 12 godzin i potem tego, co powstanie tam, będziemy używać do opryskiwania i podlewania roślin. Będę to napowietrzał dlatego, że zwiększa to o ileś tam rzędów tą ilość tego życia mikrobiologicznego, które się tam znajduje. Powiedzmy, że jest go tam, będę zmyślał teraz, że są tam 3 bakterie, to będzie ich 300, nie? Czy tam 3000. To są takie rzędy wartości. Także uważam, że warto, szczególnie, że z tego, co widziałem teraz, to takie akwariowe pompki napowietrzające, to jest koszt tam 20-30 zł. Tak jest dużo mniej niż myślałem. Wcześniej chciałem to robić na zadupie, używać tam pompki solarnej i w ogóle, ale to się w ogóle nie kalkulowało. Także będzie to robione tutaj. I teraz używając sprzętu do wypalania drewna, wypalę dziurki w plastikowym pudle, które będzie wierzchnią warstwą. Nikt nie sprawdza, co robicie tą wypalarką. Można nią wypalać drewno, ale można też sobie wypalić włosy w nosie albo oko, jak ktoś lubi. Nie to, żebym polecał, bo oki są tylko 2. I potem ciężko patrzeć, jak się ma wypalone. Uznałem, że nie będę tego wiercił, bo potem nie dosprzątam tych wiórów. Pięknie idzie. A, tylko ja w ogóle nie robię dziurek. Teraz robię. Trochę krótki ten gabel. Przewód. Spokój się. Nie wiem, ile takich dziur ma być, ani jak gęsto mają być. Także robię to na pałę. Mam nadzieję, że już udowodniłem, że bardzo wiele z tych rzeczy można zrobić na pałę i one się i tak udadzą, czy nie zawsze. Tutaj jedyne, co jest dla mnie ważne, to to, żeby te robale utrzymać przy życiu, bo nie po to je kupiłem, żeby miało mnie ciężko, tylko żeby miało mnie lekko. Także one mają w dupie, ile będzie dziurek i czy te dziurki będą prosto. Po prostu raczej nie wiedzą o tym, ale nie chcą się utopić i pomogę im w tym. W przeciwieństwie do polityków, taki robak jest bardziej pożyteczny, jak jest nieutopiony. Hehehe. To się wytnie. Ciekawe, czy ten gorący plastik może wypaść na portki. Ja na tego odłożyć teraz. Dobra, tak teraz wygląda dno. Teraz trochę otworów wentylacyjny w górnej części pudła.
Na razie będę to pudło zakrywał. Potem zobaczę, czy warto, czy tylko przykrywać wierzchnią warstwę z wilgotnym kartonem, bo chodzi o to, żeby ta wilgotność jednak nie była zbyt duża, żeby ten płyn się nie zbierał na dnie. Nie musiałby jakoś tam wylewać. No i to jest taki pierwszy etap tego, żeby kompost za mnie robiły zwierzęta. Potem na większą skalę będą to też na Zadupiu przerabiać kury. To będzie w 2035, a na razie tutaj będą to robić dżownice. Kupiłem ich 200, już wszystkie mają nadane imiona. Nazywają się Jerry 1, Jerry 2, Jerry 3, Jerry 4, Jerry 5, Jerry 6, Zbigniew, Jerry 7 i tak dalej, i tak dalej. O, jedna może się nazywać Tomek. Bo Tomek stawia kawę co miesiąc. To będzie ojcem chrzestnym jednej dżownicy. Nie wiem, której. Dobra, chyba tyle starczy. Tu wyłączę to teraz. Nie dym się. Ale to śmierdzi. Dobra. Takie są dziurki tutaj. Takie tutaj. To jest ta wierzch, to jest to pudełko, które będzie na wierzchu. Tamto bez dziur będzie pod spodem. Tam one mają trochę żarcia. Ale teraz tutaj wrzucę im żarcie, więc one powinny same sobie tutaj przeleźć wyżej. A jak tam po paru dniach zobaczę, że te większe jednak się nie mieszczą w te dziurki, chociaż z tego co widziałem, to one potrafią się bardzo ścisnąć i nawet takie dorosłe przejdą przez otwór dwumilimetrowy. Jak tam dalej będą, to po prostu je łapą przełożę. Na razie nie chcę ich aż tak denerwować. Także zabiorę im ten karton. To będzie potem przykrycie tej wierzchniej warstwy. Chciałem... na początek wkleić im jakieś tam nóżki plastikowe na klej na gorąco czy coś, ale uznałem, że mam takie kartony. Więc po prostu użyję tego, żeby zrobić dystans pomiędzy pudełkami. A potem jak to się rozmoczy, to użyję następnego i następnego, mam tego pełno. Ale nie mam czym tego przeciąć. Czy mam? Nie. O, wiem, że przywiozłem już tu wszystkie swoje rzeczy, ale dalej nie umiem nic znaleźć. Znalazłem taką fajną, starą kosę. No, jeszcze ostra. Otrzymaj tam. Zostawił wam linka do sprzedawcy, od którego kupiłem dżownicę. Nie było napisane, czy to tam dżownica kalifornijska, czy jaka, ale dżownice kompostowe. Są fajne, takie wypasione i widać, że tak powiem, są w dobrej kondycji. Także zostawił wam linka, możecie sobie od niego kupić. Nie wiem, czy nie za dużo mają tu tego żarcia. No zobaczymy. Także tutaj są te cztery nóżki. Widać tylko dwie. Potem pokażę może lepiej. Tu im wrzucę takie to.
zostawię na potem. Kokosy. Nie, tam jest chyba za ciemno. Dobra, nieważne. Kokosy. Też się moczyły całą noc. Chyba za dużo wody. Parę rzeczy, które słyszałem, nie wiem czy są prawdą. Im większa wilgotność, tym chętniej one się mnożą. Mi na tym nie zależy, dlatego będę się starał utrzymywać wilgotność na dosyć niskim poziomie. Raz, a dwa, słyszałem, że tutaj nie dawać cebuli, czosnku i cytrusów. I mam zamiar to sypać po prostu na kompost na dworze. Ale widziałem, że dużo osób i tak tu wrzuca cebulę i cytrusy i nic się z tym nie dzieje, także nie wiem, kolejny mit jakiś tam. Teraz, jeżeli chodzi o żarcie, to mam trochę ziemniaku. Dzisiaj były placki ziemniaczane, a wiadomo, że ziemniaki są najlepsze. I banana, to jeszcze potnę może. Dobra, nie potnę. Wyrosną mi zęby, to zjedzą. Mam kukurydzę i fasolę z puszki. I w tych zalewach jest trochę soli, ale tam przelałem wodą. Mam nadzieję, że będzie ok. Także tak wygląda ta warstwa, która jest jeszcze niezasiedlona. Tak wygląda to pod spodem. Dalej nie widać. Tak wygląda ta pod spodem. Oczywiście nie ściskam tych pudełek i to tak w wielkim skrócie robię to dlatego, że lubię mieć zwierzątka, są teraz moje zwierzątka. A drugi powód jest taki, że jest to najlepszy sposób na zmaksymalizowanie dobrego wpływu kompostu na wasze rośliny. Jeżeli macie tego kompostu mało, tak jak ja, to róbcie te herbatki kompostowe. Nawet jeżeli będę miał kompostu bardzo dużo, to i tak mam zamiar je robić. A tutaj te dżownice przerobią mi tą materię dużo szybciej niż ten tam mój leniwy kompost, który robię na tych dwóch kubkach. To tak. Chyba powiedziałem wszystko, co chciałem. Też się trochę dziurki. To tak, dziurki zrobione, pokazuję, bo potem wszyscy powiedzą, nie zrobił dziurek, uduszą mu się te dżownice. Także pokazuję, że zrobiłem. To tak, jeżeli chcecie zobaczyć, jak ktoś inny, to może lepiej trochę tłumaczy, robi takie pudełko na dżownicę, zostawiam link tutaj. Przy okazji, Kamila, powiedz, czy tobie tam się te robale topią, czy nie topią w tym dolnym pojemniku. Jeżeli interesuje was temat tej herbatki kompostowej, to zostawiam też tutaj link do filmu No-Till Growers, gdzie był ten temat dosyć szeroko poruszony, razem ze zdjęciami chyba spod mikroskopu, gdzie widać, że to naprawdę działa. I tym razem to już serio na tyle. Dziękuję za uwagę i do widzenia.